Cześć! Jestem Karincia i witam Was w nowym odcinku InfoSimsów. A dzisiaj opowiem Wam o kolekcjach. A kolekcje to są, można powiedzieć, nowe pakiety do gry The Sims 4, chociaż tak naprawdę one nie są w pakietach, tak samo jak dodatki pakiety rozgrywki czy akcesoria. Są jakimś takim oddzielnym bytem. To są takie, takie mini, można powiedzieć, jakieś takie do, byty do gry. I właśnie zostały wydane trzy kolekcje. Jakby co, w opisie odcinka znajdziecie link do zwiastu, na który również w 2 marca wyszedł. 2 marca również te wszystkie trzy kolekcje wyszły właśnie i na Originie, i na Steamie, są do kupienia, więc już teraz w tym momencie, jak chcecie, możecie je tam kupić. A każda z tych kolekcji kosztuje w Polsce 25 zł, prawie, co się w Stanach przekłada na 5 dolarów, a więc tak naprawdę połowę tego, co kosztują akcesoria. A więc i, mniej, I to tak samo również w Polsce, z połowę tego, co kosztują akcesoria, e, kosztują te e, kolekcje. To są takie mini byty. E, na przykład w, w wiejskiej kuchni nie znajdziecie tak naprawdę żadnych nowych obiektów. Wszystko to są jakieś recolory czy jakieś dekoracje. Więc żadnego nowego funkcyjnego przedmiotu tutaj nie ma. Tak samo e, jeśli chodzi o właśnie e, kolekcje, to były czasy. Tutaj znajdziecie same ubrania i tylko i wyłącznie ubrania. Więc tutaj, proszę bardzo, tak się to mniej więcej prezentuje. Zresztą w swojej grze zawsze też to możecie podejrzeć. A jeśli chodzi o kolekcję Wielkie Porządki, to tutaj jest ta troszeczkę kolekcja inna. Zawiera jedynie pięć obiektów, Te są same odkurzecze, ale to są właśnie nowe obiekty funkcyjne i wprowadzają nowy jakby system, czyli zbieranie się kurzu w domu i właśnie nasz sim za pomocą takich odkurzaczy może z tym, z tym właśnie kurzem walczyć. I do tego są też dwie nowe aspiracje, jedna, która skłania do czystości, a druga, która skłania właśnie do tego, żeby wszystko było brudne i żeby tutaj jak najwięcej kurzu się w domu tutaj zrodziło. Jeśli, jak widzicie, posiadam właśnie tylko ten wielkie porządki, bo stwierdziłam, że te kolekcje, które są czysto, bym powiedziała, tylko dekoracyjne. Nie są mi potrzebne, ale ta, która wprowadza rzeczywiście jakąś nową funkcjonalność, jakieś nowe gameplay do gry, to właśnie sobie ją zakupiłam, więc teraz sobie szybko wskoczymy do gry i zobaczymy, jak ona wygląda. Przypominam, one są wszystkie do kupienia, czy to na Steamie, czy na Originie, gdziekolwiek kupujecie, tam możecie je kupić i kosztują 25 zł w Polsce. W opisie odcinka znajdziecie link i opis właśnie do tych kolekcji, a więc do tych nowych pakiecików. Zaczniemy od trybu budowania, gdzie tutaj widzimy, już nam zafiltrowałam na trzy, czy na te nowe pięć naszych odkurzaczy. Niestety to, co już właśnie donoszono, to że jak sobie filtrujecie po kolekcjach, to sobie nie można po każdej z osobna kolekcji pofiltrować, tylko są jakby wszystkie razem. Zobaczymy, może w którejś z aktualizacji to rozdzielą, bo rozumiem, że przy większej ilości kolekcji, no to to może być troszeczkę frustrujące że nie można po jednej kolekcji zafiltrować, tylko się filtruje po wszystkich. Ja w tym momencie mam jedną, więc nie mam tego problemu, ale jednak jest to troszeczkę denerwujące. Więc mamy dwa odkurzacze ręczne, jeden tańszy, drugi droższy oraz trzy takie, bym powiedziała stojące i im dalej w las, tym są droższe, więc mamy trzy rodzaje, bym powiedziała tak, bym powiedziała tak, t, 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 marży cenowej. O. Więc jak już sobie na nie kliknęłam, to możemy albo sobie odkurzać dookoła na przykład, opróżnić worek. Wydaje mi się, że też możemy sobie schować je do wyposażenia, tak, a więc możemy trzymać je w wyposażeniu. Aha, ale to jest umieść w świecie, wybierz jaką ulubioną. Okej, okay, nie wiem jak to jest z tymi odkurzaczami, a jak umieszczę ten w wyposażeniu, to jest tylko umieść w świecie. I ten też jest opróżni worek, ok. Więc nie wiem, jak to jest z tymi odkurzaczami. Jeszcze ich tutaj wiecie, nie testowałam. Jeszcze żaden brud mi się tutaj, jak widzicie, na parcel nie uzbierał, bo tutaj lekko tylko weszłam. Więc myślę, że takie rzeczy, jak właśnie zbieranie brudu, to na pewno sobie przetestujemy i w nowej serii, która rusza w czwartek na kanale, czyli przeciwieństwa, oraz serii 100 dzieci. Więc jeśli chcecie zobaczyć, jak tam będzie. Wyglądało właśnie system odkurzania. No to zaglądajcie tam do mnie, bo na pewno sobie to przećwiczymy, zobaczymy, jak szybko się będzie pojawiał ten kurz. Jak widzicie, teraz mi się wszystko świeci, jakby było czyste, bo oczywiście odkurzanie to jest rzecz opcjonalna i możecie ją w opcjach gry wyłączyć. A więc tutaj, jak wejdziecie sobie, to jest taka zakładka jak ustawienia pakietu, i tutaj możecie mieć ustawienia dotyczące różnych tutaj dodatków. Jak widzicie, jest Zostań gwiazdą, która sobie teraz zwinę, i są wielkie porządki, czyli właśnie ta kolekcja. Jak tutaj wyłączę ten, to, że, ten tutaj pstryczek, to teraz kurz się nie będzie pojawiał, a jak tutaj jest włączony, to wtedy się kurz pojawia. Warto wspomnieć, że on automatycznie jest zawsze włączony, więc jeśli chcecie wyłączyć kurz, to musicie wejść do opcji gry. Tak samo jak z gwiazdą na samym początku, wszyscy. Zdobywają sławę, więc to jest tak nominalnie ustawione, więc tutaj nominalnie jest ustawione, że ten kurz jednak jest, więc jeśli go nie chcecie, to musicie go wyłączyć. I również są dwie nowe aspiracje, i te dwie nowe aspiracje są w lokalizacji, a więc one są w tym nowym, bym powiedziała, no, nowej zakładce, która weszła z miejskim życiem, a więc tutaj mamy obie i zjawiskową brudaskę i idealną e, czystość. Możemy sobie przeczytać, to jest zapuszczona domowniczka cecha nagroda a tutaj jest szybka i, i skrzętna. więc tutaj mamy po cztery etapy z każdej z nich. Na pierwszym etapie, jak widzicie, musimy zostawić jedzenie poza lodówką, żeby się zepsuło trzy razy, no proszę, pozwolić, trze pozwolić trzem obiektom z kuchni lub łazienki zabrudzić się, pozwolić, żeby chociaż jedno piętro Twojego domu stało się brudne za w najwyższym, za spokój w najwyższym stopniu potrzebę zabawy simki o imieniu Anna, przebywając na zakurzonej brudnej lub odkażająco brudnej podłodze, odrażająco brudnej podłodze. Wow, 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 Ciekawa sprawa, a jeśli chodzi tutaj o pierwszy etap, to wyczyść trzy obiekty z kuchni i łazienki odkurz, odkurzaj przez trzy godziny, zmniejszy naczynia opróżnij kosz. Więc jak widzicie, jedno ma się do gromadzenia kurzu, a drugie do jego, bym powiedziała, sprzątania. Więc jestem ciekawa, jak to będzie wszystko działało. Może na szybko jeszcze sobie tylko zrobimy opcję. Odkurzaj dookoła, żebyśmy zobaczy, przy, zobaczyli przynajmniej, jak ta interakcja wygląda. Jest tutaj, na szybciutko, moja synka, która akurat ma tę drugą aspirację, bo <gryw> brudaskę to akurat brudaską, posprzątamy. No, jestem ciekawa, czy też posiadanie zwierząt się jakby przyczyni do tego, że kurz będzie się jednak e, szybciej zbierał, czy coś. No, jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Widzicie, teraz jest wszędzie e, ładnie. Tutaj proszę bardzo tak wygląda. Mamy nawet dźwięk. Odkurzania, więc to też jest bardzo miłe. Więc tutaj e, jeśli nie lubicie tego dźwięku, to może się oddalcie, to wtedy o ćwierkanie ptaszków słychać. Ale rzeczywiście tutaj, no, ten nowy obowiązek jest. I szczerze powiedziawszy, to jest chyba moja ulubiona kolekcja, bo rzeczywiście coś nowego dodaje, więc coś zupełnie nowego, jakieś nowy, nową rzecz. Jestem tylko ciekawa, czy będą e, odkurzać również pokojówki. Więc to też na pewno sobie w studiaciach przetustujemy, zobaczymy, na pewno będzie jeden odkurzacz wystawiony. I zobaczymy, czy pokojówka będzie z niego korzystała. Jestem ciekawa, jak to z tymi odkurzaczami, które się ma w wyposażeniu. Teraz, jak widzicie, jakby jej wleciał do wyposażenia ten, ten odkurzacz. Jak widzicie, mają poziomy zapełnienia, więc tutaj również na pewno od czasu do czasu trzeba będzie je właśnie tutaj opróżniać. Widzę, że automatycznie schowała ten odkurzacz do wyposażenia swojego, więc jakby go nigdzie nie odłożyła, ale jakbym chciała teraz, żeby znowu posprzątać dookoła, to pewnie musiałabym go gdzieś tutaj wyjąć i znowu mogłabym zrobić odkurzaj dookoła te interakcje. No, niestety na tych ręcznych e, takiej interakcji nie ma. Jestem ciekawa, w ilu przypadkach będzie potrzebny ten stacjonarny, a w ilu będzie się przydawał ten ręczne, więc to zobaczymy, czy potrzeba obu, czy nie, ale to myślę, że oczywiście w seriach, które są na moim kanale sobie dogłębniej ten cały system przetestujemy, a na ten odcinek ja Wam dziękuję. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tych kolekcjach, czy, kupicie, czy kupujecie, czy nie kupujecie. No i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podoba. Tak jak już mówiłam, w czwartek o godzinie 12 rusza nowa seria przeciwieństwa, więc Was serdecznie zapraszam. No i oczywiście w każdy wtorek oraz w każdą sobotę na kanale pojawia się seria studziecie, więc też serdecznie Was zapraszam, bo tam już powoli kończymy też wyzwanie, więc bardzo Was zachęcam właśnie do śledzenia końcowych losów właśnie też tej serii i tych simów, więc dziękuję za oglądanie i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!